Rodacy tak ciągle ziewają. A, wie pan, nie mogą się przyzwyczaić. Aha. Pan rozumie, jak u was jest dzień, to u nas w Australii jest noc. Nie rozumiem tego. Panie kochanie, czy ja... Wiesz, nie widzi pan przecież, że rozmawiam. Pan rozumie, antypody. Aha. A panu się nie chce spać? Nie, bo ja na noc zażywam pigułki nasenne. A szefuniu! Chwileczkę, zaraz. Może pan skosztuje? A nie, dziękuję, nie Adam. A co się panu stało w rękę? Kupiłem laleczkę, wie pan, nie mogę ściągnąć z palca. Tak, to może ja panu pomogę. Chwileczkę. O, przepraszam bardzo. Halo? Kto? Pan Robert Wolański? Tak, to ja. Chwileczkę. Niech pan idzie do kabiny, to ja pana przełączę. Gdzie? Halo? Halo, pan Wolański z Melbourne? Tak. Tu Żelazkiewicz z Brzeszcza. Reprezentuję także dziennik Echo Bałtyku, dlatego będę mówił krótko i treściwie. A więc, pański kuzyn, kapitan Klement w morzu. Tak, przepraszam, niech pan mówi wyraźnie trochę, bo tu obok ktoś strasznie krzyczy. Dobra, niech pan uważa. Tak. Opuszczając ojczyznę, zlecił mi znalezienie pana, wręczenie mu kluczy od mieszkania kuzyna oraz ożenienie szanownego dobrodzienia, który, jak słyszałem, dziewczę cud typu małżeńskiego wyobraża sobie jedynie made in Poland. Oczywiście załatwi się, wie pan, ale musimy się spotkać. Tak, tak, ja wie pan, ja nie znam Gdańska. Nie szkodzi. Ja proponuję przy studni Neptuna. Każdy panu wskaże, jak studni najprędzej. Neptuna. Studni Neptuna, dobra. Tak jest. Dobrze. Halo, a gdzie pan właściwie jest? Halo, Ha 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 ha
Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Nie. Potknąłem się, pani, niemożliwość uniknięcia zetknięcia z szanowną powłoką kochanego pana. Przepraszam, pan Żelazkiewicz? Pan Wolański? Nie. Szaleje się cieszę, bardzo mi miło. Panie Żelazkiewicz, ja proszę pana, na imię mam Michał, po waszemu, ile się nie mylę, Mike. Jest, Mike. Panie Michale. Tak. Chciałem serdecznie podziękować. Proszę pana, nie ma za co. Przede wszystkim w ogóle jeszcze niczego nie dokonałem. A po drugie, musi pan wiedzieć, że oddawanie przysług przyjaciołom to moje hobby. A, bardzo ważna sprawa, są klucze. Proszę pana, pan kapitan willę przygotował panu. Troszeczkę daleko, wie pan, za miastem można strzelać, nic się nie słyszy, ale za to będzie pan na pewno zadowolony. Lodówki, telewizory, rybki, lamparty, wszystko jest. Proszę, najważniejsze. Drogi panie Robercie, chciałbym, żeby mi pan sprecyzował te tak zwane dane odnośnie przyszłej małżonki. No, wie pan. No więc brunetka, blondynka, duża, mała, no. Aha, rozumiem. No chciałbym, żeby była ładna, tak jest, oczywiście. Miła. Oczywiście. I am farmer, you know. Pan jest farmerem. I chciałbym, żeby była trochę związana z ziemią. Znaczy, ziemianka. Może być i ziemianka. Chciałbym oczywiście mieć wybór. Tak. Pan rozumie. Serce musi jakoś drgnąć, świat w oczach zawirować, a nie od każdej zawiruje. Nie no, przedstawimy szeroki asortyment. Tak, no a o której? Co o której? No, o której pan pokaże mi ten szeroki asortyment. Prędkiście, człowieku. Pan szanowny chciałby już dzisiaj zidentyfikować przyszłą panią Wolańską? Tak. No wie pan, ja za 3 dni wyjeżdżam. Tak. No a należy się jakiś okres narzeczeński. No raczej, ale niekoniecznie. No a gdyby pan tak mógł do wieczora pokazać mi jakieś 15 do 20 ziemianek, to byłbym panu bardzo wdzięczny. Ile? Może być więcej? Proszę. Idziemy wieczorem na Mazowsze. A co to jest? Le Girls! Ziemianki!
Tak ci się podoba ten asortyment ziemianek, co? Pytanko w antrakcie. Czy idea przyszłej pani Wolańskiej zarysowuje się nieco realniej? Mike. Co? Jak się nazywa ta dziewczyna, co śpiewała w środku, w pierwszym rzędzie? Widzę, że jednak zarysowuje się. Cudownie. Oczyma duszy widzę już szczęście w australijskiej prerii. Mnóstwo potomstwa igrającego pośród ciobaków, kangurów. Strusie u was są? Są. I strusiów. Idziemy. Przepraszam.
Przepraszam. Dokąd? Jak to dokąd? Za kulisy padamy na kolana, oświadczamy się. Ale człowieku, no zastanów się, no przecież ja jej w ogóle nie znam, ani ona mnie. Nie wiem, czy jej się spodobam. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia, chodź. Ale przecież istnieje na całym świecie obyczaj, no, że najpierw trzeba dziewczynę poznać, potem jej się spodobać, a dopiero na końcu oświadczyć. Też u nas kolejność bywa przeważnie odwrotna, ale jeżeli chcesz, zastosujemy obyczaje. W takim razie, czy poznanie mogłoby nastąpić dziś? Po koncercie? Tak. No przecież mamy w programie to przyjęcie na ratuszu, czekaj. Ale możemy Denatkę zabrać ze sobą. Załatwi się. Prezentacja nastąpi na przyjęciu. Może pani być tak uprzejma i odda to koleżankom. Dziękuję bardzo. No, ci się wariowały! Co to znaczy? Kto tam? Czy mogę mówić z panią, która występowała w ostatniej piosence? W środku, pierwszy rzędzik? O co chodzi? Czy mogłaby pani porozmawiać ze mną osobiście po przedstawieniu? Propozycja w intencjach absolutnie czysta. Ratusz, lampka wina w perspektywie kangury i eukaliptus. Moja odpowiedź? Nie. To nie jest żadna odpowiedź. Moje nazwisko brzmi Szelaskiewicz. Nie chcesz nawet zobaczyć, jak on wygląda? Mnie w ogóle nie interesuje mężczyzna, który w ten sposób chce poznać dziewczynę. Ja bym wolała inaczej. Tak jak było dawniej. Porwanie w burzliwą noc, ucieczka na koniu, opuszczone zamczysko, pioruny, błyskawice. A mnie się podoba tak jak ten facet. Poznajemy się, chcesz mnie albo nie, szanuj czas swój i cudzy, no zapnij mi to. Teorie. Czemu ich sama nie stosujesz? Zapięłeś? Do zobaczenia na ratuszu. A już ci! Kochani rodacy, przypadł mi w udziale zaszczyt złożenia wam podziękowania za piękny i szlachetny dar. Ten oto gmach szkoły tysiąclecia. I oto ciśnie mi się na usta porównanie jak najbardziej właściwe. Każdy z nas słyszał o bumerangu. Ta broń polega na tym, że rzucona powraca do tego, który ją rzucił. Przepraszam. Tak, jak się masz? Gdzie się podziewał do tej pory? Jak to gdzie się podziewał? MZ, czyli PZ. Co to znaczy? Michał Żelazkiewicz, czyli pewność i zaufanie. Akcja rozwija się planowo. Niebawem wykonasz maleńkie porwanko. A propos, ja? Poczekaj. Twoje rzeczy są już na miejscu. Masz klucze. Cicho. Przepraszam. Wasz pobyt w kraju kończy się. Za kilka dni wrócicie na dalekie antypody, ale każdy z was cząstkę swego serca zostawi w tym gmachu, który dla nas pozostanie symbolem miłości i braterstwa. A więc czym chata bogata, tym gościom rada. Najpiękniej płynie czas, najbliższa sercu jest wasza.
że Laskiewicz ma genialne pomysły, tylko zawsze spóźnione na ostatnią chwilę. Ale dziś nam się udało. W ciągu godziny ściągnął tu prawie całe Mazowsze. Czy to nie piękne? Panu nie przyszłoby to nigdy do głowy. Pani mi się bardzo... Pani... Mam na imię Hanka. Pani Hanko. Słuchaj, czy nie można bez tego? Bez czego? No, bez tego porywania. No co ty gadasz takie głupstwa? Bez porywania chcesz wszystko popsuć? Bez porywania nasze erotyczne nadzieje legną w gruzach. W ogóle dawaj te pigułki na sen. Bez porywania też coś masz. Poświęć się, czeka cię ciężka robota. Ale po co ci pigułki? Masz czego dumasz, nie masz co dumać? Masz pigułki, samochód czeka na dole, taki biało-czerwony mikrobus. White Red! Jaki? Biało-czerwony mikrobus! Aha, dobra! Pani Hanko. Pani... Proszę pana, daleko jeszcze? Mnie się pan pyta? Chyba będzie z 5 kilometrów. Płacę. Zapłacone, zapłacone. Pani Hanko. Pani... Co może panu pomóc? Nie, dziękuję. Jakoś poradzę.
Hanko. Pani Hanko, pani się przeziębi. No muszę ja. Moment! 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 Słówko, ale jakże nabrzmiałe znaczenie. No. Jak? No bez przeszkód. No. Ale słuchaj, ona cały czas śpi, nawet nie wie o tym, że jest porwana. W porządku, odpocznie, obudzi się i padnie w twoje ramiona. A, nie jestem tego pewien. Jak to? MZ? No, czyli PZ. Tak jest. Pewność i zaufanie. No. Ale słuchaj, jak pierwszy raz w życiu porywam kobietę. Może za drugim razem to się przyzwyczaję, ale w tej chwili to czuję się bardzo nieswojo. Zaufaj moim instrukcjom, a koniec, powiem ci dzieło. Słuchaj, no? Muszę mieć jej papiery. Ale skąd ja je wezmę? Jak to skąd? Z jej torebki. No, a czy ona pozwoli? Jako osoba porwana nie ma prawa głosu, a po drugie przecież śpi. No. Zaraz, jak wiesz, co? Ona jest tak śliczna. Co? No, we śnie jeszcze piękniejsza. Brzydkiej byśmy nie porywali. Uwaga zbyteczna. Teraz uważaj. Dwie sprawy żywnościowe. Primo, no? Dostaniesz tam rano trochę żarcia, żebyście nie padli z głodu. I druga rzecz, najważniejsza. Za portretem kapitana mieści się karma dla rybek. Dotychczas zawsze ja je karmiłem, ale teraz musisz ty, dobra, owładnięty szalem erotycznym, nie zapomnij ukontentować te plazy. Słuchaj, ona jest śliczna. Włosy blond, oczy zielone. Wzrost 1,63 m. Urodzona w Łowiczu, no centrum Polski. Słuchaj, ja ma, jestem przy... Halo. Thank you.
aż przyjdziesz i porwiesz mnie. Nie mów nic, słowa są zbyteczne. Spójrz w moje oczy, a wyczytasz w nich wszystko. Dzięki ci, dzięki, że w burzliwą noc porwałeś mnie i uwiozłeś na koniu do tego tajemniczego zamczyska, w którym zaklęta została nasza miłość. No dzwonię, z pogotowia jestem. A nie, dziękuję, wszyscy zdrowi. Pogotowia, delikatesów. A ja nie mam kartek. Co? No tych talonów na jedzenie, no. Facet nie z tej ziemi, jak Boga kocha. Z Australii. Co? A, z Australii. Zapłacone. A pani, chodź, ja mam kłopoty z drzwiami, niech pani tędy poda. Proszę bardzo. Jest pani. A właśnie. Tylko, że gdzie ja jestem? Wytrzeźwiał pan na tyle, żeby mi wyjaśnić tę nieco dziwną i dwuznaczną sytuację? Wcale nie wytrzeźwiałem. Nie. Bo wcale nie byłem pijany. Przepraszam, spałem bardzo mocno. Wczoraj miałem dużo wrażeń. Wrażeń jako turysta? Nie jako turysta, jako porywacz. Podrywacz. Nie, porywacz. A wszystko jedno. I kogoż pan porwał? Panią. Nie. Nie da się tego ukryć. A więc ja jestem porwana. A to świetnie. To dobrze, że przynajmniej o tym wiem. A pan jest... Pan jest kidnaperem. Cudownie. A ile pan zażądał od Mazowsza za wykupienie mnie? A ostrzegam, że nic z tego. Nie mieliby jak zaksięgować, proszę pana. Niech mnie pan lepiej wypuści albo zabije, bo tak tylko tracimy czas. No ja porwałem panią nie dla pieniędzy. Nie dla pieniędzy. Kidnapper Lovelace, tak? Ale żaden kidnapper, ja panią kocham. Ani kidnapper, ani Lovelace, tylko wariat. No przyjmijmy, że zwariowałem z miłości do pani. Dobrze, przyjmujemy, a teraz porozmawiajmy poważnie. Proszę. To jest taki kawał, do którego wciągnęli pana moi koledzy z Mazowsza. Nikt mnie do niczego nie wciągał. Ja nie znam żadnych pani kolegów z Mazowsza. Poznałem panią z własnej inicjatywy. I nie dla kawału, tylko z miłości. No, jeżeli z miłości, to nie ma co dużo dalej rozprawiać. Biorę pod uwagę, że przybywa pan z kraju społecznie zacofanego i puszczam cały incydent w niepamięć. A teraz wychodzę. A właściwie kto mnie rozebrał? Muszę się przyznać, że ja. Pan! Nie, niech pani, broń Boże, nie myśli nic złego. Ja po prostu, ja po omaczku. A w ogóle po co było mnie rozbierać? No ja przecież panią porwałem.
Ale to jeszcze nie powód, żeby mnie pan rozbierał. Przepraszam, jest powód. Jest powód. Ja panią porwałam w burzliwą noc. Była ulewa. I była pani zupełnie przemoczona, więc musiałem panią rozebrać, żeby pani się nie przeziębiła. Ale naprawdę ja nic... Po omacku, tak? Proszę tak. pana, naprawdę dosyć tych głupstw. Proszę otworzyć drzwi i wypuścić mnie. Nawet gdybym to zrobił, to i tak musi pani zaczekać, żeby pani wyschły rzeczy. Nawet gdybym to zrobił, ale ja tego nie zrobię, bo nie po to panią porywałem, żeby teraz panią wypuścić. Pani zostanie ze mną na całe życie. Dosyć tego. Wyjdę tak, jak jestem. Ja w końcu też mam tego dosyć. Sama pani chciała, żeby panią ktoś porwał. A jak ja to robię, urządza pani takie hece. O. Ja chciałam, żeby mnie ktoś porwał? Tak, na koniu, w burzliwą noc, do tajemniczego zamczyska. To ja pani powiem, że uważam to za zupełnie idiotyczne. Co za głupiec, przecież to nie chodziło o mnie, a o moją koleżankę Elę. Ktoś pana fałszywie poinformował. Co za osioł. No, to kiedy wszystko tak się świetnie wyjaśniło, to niech mnie pan może wypuści. I pójdzie sobie porwać swoją Elę. Nie będę porywał żadnej Ely i pani nie wypuszczę. Proszę pana! Chwileczkę! Teraz ja pani coś powiem. Proszę, niech pani siada, niech pani mi nie przerywa. Dobrze, niech mi pan coś powie. Oczywiście to porwanie było głupie, niepotrzebne, ale skoro tak się stało, no to już trudno. Niech mnie pani teraz dobrze wysłucha. Ja przyjechałem tu z Australii po to, żeby się ożenić. No bo uważam, że przyszedł czas, żeby mieć żonę. Jakąś towarzyszkę życia. Ale nie tylko do życia. Co tu dużo gadać? Chodzi o to, o pomoc w gospodarstwie. Aha. Tak, bo widzi pani, ja mam melbę pod Felbern, fermę pod Melbern. I na tej fermie, zresztą co będę pani opowiadał, kiedy panią ani ja, ani moja ferma nic nie obchodzi. Przyjechałem tutaj na 3 dni i postanowiłem, że w ciągu tych 3 dni znajdę sobie żonę. Aha. Tak, no i wszystko byłoby dobrze. Kiedy poznałem panią, pani mi wszystko popsuła. Ja? Na miłość boską, na mój widok odechciało się panu wszelkiej żeniaczki? Tak, to nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, widzi pani, że kiedy panią poznałem, zapomniałem, że przyjechałem w sprawie małżeństwa jako życiowego interesu. No i zrobiło się ze mną coś takiego, co trudno wyrazić. W książkach tak piszą albo w kinie pokazują. I pomyślałem sobie, że dotąd zmarnowałem wszystkie lata mojego życia, bo przez te lata nie widziałem pani. Wytrzeźwieje pan do reszty i przejdą panu wszystkie te przewidzenia. Ja nie byłem ani nie jestem pijany. I to nie są przewidzenia. No, w każdym razie wydaje mi się, że całe to nieporozumienie zostało wyjaśnione i teraz już może mnie pan wypuścić. No tak, we wtorek. We wtorek? Tak, bo we środę odpływa mój statek, no a do tego czasu muszę panią przekonać, żeby pani za mnie wyszła. Proszę mnie natychmiast wypuścić. Dość tych głupich żartów! Proszę pani. Ja jestem z górali, spod Nowego Targu. Górale są piekielnie uparci. Wychowałem się w Australii. Australijczycy są jeszcze bardziej uparci od górali. Jak się pani nad tym dobrze zastanowi, to zrozumie pani, że nie ustąpię. Będę krzyczała. No to nikt nie usłyszy. Proszę o klucz. Przecież ja pani powiedziałem, że nie ma nic bardziej upartego od kombinacji górala z Australijczykiem. A klucze są. Teraz pani ma klucze? Bzdura. Gdybym ja miała klucze, już by mnie tutaj dawno nie było. Chwileczkę. Na pewno pani nie wzięła? Zaraz. Może na górze.
No naprawdę nie wiem, gdzie się podziały klucze. Teraz nawet chociażbym chciał, to i tak nie mogę panią wypuścić. Co nie znaczy, że istotnie bym chciał. No, chyba, że panią przekonałem. Wolałabym być żoną hipopotama. A to kwestia gustu. Czy pan sobie nie zdaje sprawy z tego, że mnie będą szukać? Przede wszystkim Mazowsze będzie mnie szukało. Znajdą mnie, uwolnią i pan wtedy będzie ładnie wyglądał. Oczywiście, że zdaję sobie sprawę, ale nie wiem, czy pani wie, że willa kapitana Klementa leży na takim odludziu, że zanim panią tu znajdą, minie więcej niż 2 dni. O nie! Stefan mnie tak nie zostawi. Zobaczy pan. Pan go nie zna. Co za Stefan? Mój narzeczony. I on nie pozwoli... A porwać panią w środku bankietu pozwoli? Widocznie nie zauważy. No to też nie zauważy teraz, jak weźmie pani ze mną ślub i wyjedzie do Australii. Już panu powiedziałam, że wolałabym wyjść za mąż... Za hipopotama. Tak. Nie. Za skrzyżowanie tapira z orangutanem. Wyjedzie pan do tych swoich papułasów, a ja tu zostanę i będę musiała ponosić konsekwencje pańskiego szczególnego poczucia humoru. Wyrzucą mnie z zespołu. W ogóle zostanę ośmieszona, że dałam się porwać wariatowi. No ale w tym rzecz, że pani tu nie zostanie. Proszę pana, może pan mnie więzić i maltretować, ale jeżeli pan mnie dotknie, to wtedy jako hodowcę zainteresuje pana może jeszcze jedno skrzyżowanie zoologiczne. Jaguara z lampartem. Ale kiedy ja nic nie miałem złego na myśli. Nie, tylko proszę, proszę nie płakać. Proszę nie płakać. Wszystko zrobię, czego pani zażąda, ale proszę przestać płakać. Wszystko? Wszystko. To niech mnie pan wypuści. Nie, nie, pani mnie źle zrozumiała. Ja miałem na myśli wszystko w ramach tego pomieszczenia. Skrzyżowanie świni z lisem. Ja sobie absolutnie nie życzę, żeby pan się do mnie z czymkolwiek zwracał. Nie chcę i nie będę z panem rozmawiać. No, kiedy akurat dobrze się składa, bo ja nic nie mówiłem. Ale teraz pan mówi. A nie, tylko o tym, że nic nie mówiłem. To o tym niech pan też milczy. Dobrze. Proszę pana, jak długo będzie trwała ta głupia heca? No? Przecież mówię do pana. Niech się pan przestanie wygłupiać i odpowiada, bo zacznę płakać. Nie, 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 proszę tylko, proszę nie płakać, tylko proszę nie płakać. Czeka pana za to wszystko ładnych parę lat więzienia. No, to trudno. Wie pan, ja jestem z natury bardzo łagodna. Skrzyżowanie owieczki z gołębiem. Ale kiedy tak patrzę na pana, to przychodzą mi do głowy najbardziej krwawe pomysły. Nie wierzę. Zastrzeliłabym na przykład pana z zimną krwią. To nie takie proste. Czy była kiedy pani na strzelnicy? Byłam. Proszę. Ha, pewnie nie nabity. No zaraz sprawdzimy. No niech pani spojrzy. Nabity. Proszę. Nie wierzy pani? Jeszcze jeden został. Proszę. No? To niech pani lufę skieruje do mnie. Na mnie, tak. Nie, ojej. Tu. O. Wyżej, wyżej, lufa, wyżej, wyżej, wyżej. Dlaczego pani nie strzela? Dziwne, ta strzelwa czy jak? Niestety nie mam innej. No dobra. Dobra. Ręce do góry! Oddać klucz! Bo strzelam! Kochanie, trzeba myśleć logicznie. Nie mogę jednocześnie podnosić rąk do góry i wyciągać klucze. Proszę w tej chwili oddać klucz! Nie! Wybieram śmierć.
No muszę zresztą, chcę czy nie chcę. Bo naprawdę nie mam kluczy. Proszę pana, ja naprawdę nie żartuję. Pan mnie jeszcze nie zna. Nie wie pan, do czego jestem zdolna. Może pan tego żałować. Kiedy ja wierzę, że pani do mnie strzeli. Chcę pani tylko zwrócić uwagę, że skazańcowi przysługuje ostatnie życzenie. Chciałbym, żeby pani ze mną zjadła śniadanie. Dobrze? To pana ta torba? Moja. Śniadanie. Co pani życzy? Kawę ze śmietanką czy bez śmietanki? Nic. A to może kanapkę? Nie. No szkoda. Bardzo nie lubię jadać sam, ale trudno. Jakie świeżutkie masełko. Szyneczka. Pomidorek na to. A tak myślałem, że będziemy jadać razem. Tu żona, a ja tu. Słońce zachodzi. Dalej widać statko kangurów, kic, 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 kic. Naokoło domu motyle, takie duże, kolorowe, takie. Jakie? Takie. Może jakbym chciała zobaczyć takiego motyla. Co pan mi zawraca głowę jakimiś głupimi owadami? Chce pan w ten sposób odwrócić moją uwagę od pańskiego chuligańskiego wybryku? Mam! Co? Klucz. Tym kluczem chce pan otworzyć drzwi? Tak, nie. Wiem, gdzie jest. No, genialne skojarzenie. Co to jest? No, to sardynki. A czym są sardynki? Zakąską. Nie, rybami. Rybami! Karmię. Pan jest bez serca. To zależy od punktu widzenia. Rybki są innego zdania. Jak się nazywa ten kapitan? Klement. A wie pan, że my mamy dzisiaj występ w telewizji? Za 2 godziny muszę być w garderobie. A przez pana głupi, góralsko-australijski upór wybuchnie skandal, odwołają program i wszystko spadnie na mnie. No to sprawa jest bardzo prosta. Tam może panią ktoś zastąpić. Tu nikt. Ale poza wszystkim jedyny kostium solistki do tego numeru jest tutaj, drugiego nie ma. I wyobraża pan sobie, co tam się teraz dzieje? No, niech pan coś zrobi. Ja bardzo pana proszę, niech pan będzie taki miły. Bardzo proszę. No. To dobrze, odniosę pani kostium. A tylko muszę zmienić ubranie, bo zamoczyłem całą rękę. Przecież jest pan mężczyzną, dla którego kraty w oknach to nie jest żaden problem. Na pewno pan coś zrobi, żeby szybko dostarczyć ten kostium, prawda? Dobrze, ale pod warunkiem. Tak. Że pani nie będzie usiłowała stąd uciec.
Zgoda, ale tylko na czas pana nieobecności. No. To niech pani tu zostanie. Ja się pójdę przebrać i proszę nie wchodzić. Chcę pana lojalnie uprzedzić, że przez drzwi pan nie wyjdzie. Stoję tu na straży. No chyba, żeby pan spróbował się ze mną bić. Ale tego pan chyba nie zrobi, co? No bo w gruncie rzeczy jest pan przecież miłym, wesołym chłopcem. Prawda? Nie jestem miłym ani wesołym chłopcem. Jestem skrzyżowanie bawołu z tygrysem. Bye! Ale poza tym wszystko w porządku. No, w porządku, ale nie zupełnie. A cóż zaciemnia horyzont naszej pomyślności? No, nastąpiła mała pomyłka. Porwałeś inną? Nie, porwałem ten, co trzeba. No, ale okazało się, że ona nie lubi być porywaną. Tylko jej koleżanka. A ona? No, ona wprost przeciwnie. Pomyliłeś się, Mike. Pomyliłeś się co do informacji o jej osobie. Żelazkiewicz, starzejesz się. Tego się po tobie nie spodziewa. Nie, Mike, nie. Jest wszystko w porządku. Nie marcie, no. Mam jej dokumenty. Masz? Żelazkiewicz, swój honor uratowany. Przystępujemy do organizacji Hymenu. Hanna Rębowska, urodzona w Lodziczu. Włosy blond. Oczy. Zielone. Wzrost. 1,63 m. Narodowość. Polska. Słuchaj, co to jest? Przepraszam, to jest jej kostium. Muszę odnieść do telewizji. On troszkę zmięty. Nie szkodzi, załatwi się. Musisz wiedzieć, że jestem znakomitym prasowaczem. Nie na darmo nazywam się Żelazkiewicz. Dawaj te ciuchy. Co to jest? Widzę, że nie zupełnie wszystko tak dobrze poszło. Koteczku. Co? Z tym kostiumem to jakaś pułapka. A? No to pojedziesz ze mną razem do telewizji, zobaczysz, jak się załatwia takie sprawy. No ja. Jedno może być tylko ja. Moje. Aha. Jest pani? Nie. Wyszłam. Ale bardzo pani tęskni za mną? Umieram z tęsknoty. Pani Hanko, halo, halo. Słyszy mnie pani? Matulu, dajże mi Josika mojego.
dobrze, ale co się stało z Hanką? Pan się wczoraj koło niej kręcił, widziała? Panno ile kochana, chodzi o to, że Haneczka została porwana. W burzliwą noc do tajemniczego zamczyska. To nieładnie podsłuchiwać cudze rozmowy. Ale dobrze przynajmniej, że panowie się zjawili. Byłam bardzo niespokojna o nią. Pani Haneczka nie mogła dziś przybyć na przedstawienie. Proszę pani, chodzi po prostu o to, że sprawa jest nader romantyczna. Sekret. Sekret. Błagam, tu jest jej kostium. Niech pani już to jakoś załatwi. Prędziutko, no dobrze, już. Stefan, chodź no tutaj, coś ci powiem. Stefan! Hanki dziś nie będzie. Musi ją zastąpić twoja żona. Teresa? Tak. Dobrze, zaraz jej powiem. Tu masz Hanki kostium, tylko błagam, to wielka tajemnica. Ty to zawsze. Uważaj. Rozumiem. Błagam cię. Załatwione? No na co czekasz? Leć do tej swojej. Zawsze w kolorze. I na panoramie, tak? Skąd pan się tu wziął? Przybiegłem gnany tęsknot. O Boże, zaczyna się. Był pan tam? Oczywiście. Kostium pan zostawił? Jak widać na obrazku. Kto odebrał? Pani przyjaciółka. Ela. A stamtąd przyjechał pan prosto tutaj? Tak, nie. Po drodze kupiłem kilka drobiazgów. Nie wiem, czy będzie pasowało. Nie znam się na tym. Co to znowu jest? To sukienka i takie różne rzeczy, które potrzebne są kobiecie, która ma wyjść na miasto. A ja sobie nie życzę, żeby pan wydawał na mnie pieniądze. Ja doceniam pani dumę, ale obawiam się, że będzie pani musiała z tego zrezygnować. No przecież nie może pani przejść przez miasto w takiej firance. Panu się wydaje, że pan jest dowcipny, a pan jest po prostu głupi. Skrzyżowanie osła z baranem. A może się pan śmiać? Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni. Przepadam za wesołością. I życzę pani, żeby się pani śmiała jak najserdeczniej. Tak jak ja, kiedy czytałem kartkę. Nie wiem, o czym pan mówi. Ratunku, jestem porwana przez wariata. Willa kapitana Klementa był na bankiecie. No przede wszystkim jest źle zredagowane. Wynika z tego, że kapitan Klement był na bankiecie. Nie od pana będę się uczyła dobrego stylu. A propos, mógłby mi pan powiedzieć, kto buchnął moje dokumenty i gdzie one teraz są? Są we właściwych rękach. W Urzędzie Stanu Cywilnego. Pan zdaje się zupełnie zapomniał, że mam narzeczonego. Stefan! No, starałem się jak najdłużej ukrywać przed panią tę tragiczną dla pani wiadomość. Ten nikczemny człowiek zdradził panią. Jest żonaty z niejaką Teresą. Co? Wszystkiego musisz się zawsze dowiedzieć, jak... Proszę, proszę nie płakać. Pani Hanko, proszę nie płakać. Proszę się odezwać, bo ja inaczej wyważę drzwi. Dosyć mam tego. Żartem czy serio, mam przede wszystkim dosyć pana. Jest mi wszystko jedno. Skończyłam z panem. Raz na zawsze.
To w takim razie ja idę na górę. Obraziłem się na panią. Niech pan tego nie robi, bo umrę ze zgryzoty. Tylko niech pani nie myśli, że ja z czegokolwiek zrezygnowałem. Dobranoc. Rozmawiamy. Ręce do góry. Proszę pani, ja nie mogę przecież podnieść rąk do góry, bo mi ryba wyleci. Trichogaster leri. Proszę pana, ta strzelba jest naprawdę nabita. O! I może wystrzelić. No więc niech ją pani położy. Malinowski jestem. To nazwisko czy pseudonim złodziejski? Proszę pani, ja nie jestem złodziejem. Malinowskim jestem. Serdecznie pana przepraszam. Rębowska. Jestem... Dobry wieczór panu. Widzi pani, teraz właśnie jest okres tarla u Trichogaster leri. Ja mam w domu samca, a pan kapitan właśnie tę samiczkę. I tylko my dwaj na całym wybrzeżu stanowimy parkę. I właśnie ponieważ zbiegł się okres tarla u Trichogaster leri z okresem tarla u pana kapitana, to znaczy z okresem nieobecności pana kapitana, dlatego postanowiłem porwać tę samiczkę na okres 3 dni. Porwać na okres 3 dni. Wszyscy jesteście tacy sami. Na milicji pan się będzie tłumaczył. A właściwie jak pan się tu dostał? Przez dach. Proszę natychmiast wrócić! Co to, to nie! A nie do pana mówię! Ani mi się śni! Pan mnie jeszcze nie zna, pan nie wie, kto ja jestem! Ale ja wcale nie chcę pana znać! O, ostatecznie mam prawo wyboru porywać, a u nas jest demokracja! Proszę, bo zawiadomię milicję! No, i pójdziemy tam razem! Ale wtedy będziemy wychodzili przez drzwi, wie pan? Pani Hardo, pani stanie, zobaczy pani! Pani... Niech pani się trzyma, pani Hanko! No idzie pani ze mną, czy nie? Nie, pani zostaje tutaj! Thank you.
Blond. Kawę czy herbatę? Klucz. Owszem, ale jutro. Tak? Zobaczymy jeszcze. Panie Hanko, niech pani przestanie. Niech pan dołem wsunie klucze. Inaczej zatopię cały dom. To nie jest nasz dom. W naszym domu może pani robić, co chce. Pani Hanko, niech pani... Klucze! Będę przyjął biurny rocek, cztery rocek, cztery noju do śmierci, jakem co? Charakterny. Charaktery, pum, pum. Niech mi pan da coś do ubrania. Co się pan tak gapi? Proszę, może pan się też napić. Może pan to już sprzątnąć. Pani Hanko. Słucham. Porozmawiajmy poważnie.
A ja cały czas mówię poważnie. To pan bez przerwy błaznuje. Ta pani obojętność jest nie do zniesienia. Naprawdę skończy się na tym, że się w pani odkocham. Jezus Maria! Niech mnie pan nie straszy. Pani zamiast serca ma bryłę lodu. A dla pana na pewno. Zresztą zrobił pan wszystko, żeby je zamrozić. Niech mnie pan zostawi sam. A co pani będzie robiła? Będę się cieszyć brakiem pana obecności. Naprawdę ogarnia mnie rezygnacja. Pana? Twardego juchasa australijskiego? Tak, właśnie mnie, twardego juchasa australijskiego. Proszę, niech pani idzie. Wypuszcza mnie pan? Tak nagle? Właśnie tak nagle. No dobrze. Co się panu stało? Nic. Co pana boli? Serce. Serce? Tak. Ojej! Niech pan nie mdleje! Niech pan zaczeka, ja... Zaraz... Wody może! Wody, wody. Zaraz! Już lepiej. Tak lepiej? Tak mi przykro, że to się stało z mego powodu, ale ja naprawdę nie wiedziałam. Przysięgam, no. Już mi lepiej. Jeżeli panu lepiej, to... Nie. O... Tak? A, nie. Napiję się lepiej. Tak? No, jeszcze? Jeszcze? Jeszcze. Już? O. Nie ma. To ja chyba już pójdę. Pani Hanko. Słucham. Czy może pani coś dla mnie zrobić? Naturalnie. Niech mnie pani pocałuje. Wzruszy się pan i znowu zemdleje. Ja zemdleję? Jak ja coś pani teraz powiem, to zemdleje raczej pani. Słucham? Dziś o 12 w południe odbędzie się nasz ślub. To świetnie. To w każdym razie ładnie z pana strony, że mnie pan o tym zawiadamia. Ale przyjdzie pani, Haneczko. Oczywiście. Jak można nie przyjść na własny ślub? Ale dokąd pan... No muszę się przecież jakoś do ślubu przygotować. Pa, kochanie. To już piątą parę przepuszczamy. Przecież... Zaczynam być niespokojny. Nie. Przesada. U was to wszystko tam tak
Szybko leci, u nas to proszę ciebie znacznie wolniej. Tak, a poza tym, mój drogi, kobiety, no, rozumiesz. Chodź. Co się stało? Nic, mam dla pana wiadomość od Hanki. Proszę. A nie można by jakiejś ustnej informacyjki? Niestety, świeżo się na próbę. Może innym razem. Tu nic nie pisze. Chodź. Panowie sami, a gdzie? Chodzi o to, że mamy prośbę typu technicznego. Cieszę się bardzo, żeście się poznali. To jest mój kuzyn Robert z Australii. Es mi primo. A pero cuánto me asustó. To jest moja nowo zaślubiona żona Agnes. Gusto en conocerlo. To właśnie przez nią tak się opóźnił mój przyjazd. No ale co słychać u ciebie? O, ożeniłeś się? No, właściwie. No, jak ona wygląda? Włosy blond, oczy zielone, wzrost 1,63 m, urodzona w Łowiczu. Występuje w zespole Mazowsze. To jesteś szczęściarz. No nie całkiem. Dlaczego? Bo ona ma inne pojęcie o romantyzmie, niż sądziliśmy z Żelazkiewiczem. Jutro odpływam batorym. No to odpływacie razem. To jeszcze ją przekonasz. No ty nie rozumiesz wszystkiego. To ty wszystkiego nie rozumiesz. Kobiety... Chce mnie pani przeprosić za ten kawał ze ślubem, tak? Nie, to zupełnie zbyteczne. Przyznaję, kawał był bardzo dobry, nie gniewam się. Zresztą wyszliśmy na remis. A w gruncie rzeczy przeprosić powinienem ja panią za te wszystkie historie.
chodziło o zakład u nas w Australii, to zwyczajna rzecz. Nikt się o to nie obraża. Mam nadzieję, że nie potraktowała pani tego zbyt serio i nie wzięła sobie do serca. Jest pani fajna dziewczyna i ma poczucie humoru. Tak. Mam szalone poczucie humoru. I niczego sobie nie wzięłam do serca. Nie no, w gruncie rzeczy przyszłam panu zwrócić te kilka pożyczonych drobiazgów. Pan wyjeżdża? Jutro, ale jeszcze zdążę znaleźć żonę. Oczywiście. No to co, życzę szczęścia. Powodzenia w podróży? Nie będzie ta, to będzie inna. Najważniejsze, żeby była dobra, uczciwa, żeby umiała pomóc w gospodarstwie. Pani Hanko. Hey, honey, dream on. When the fire.
spotkaliśmy się. Tak. Tak się złożyło, że jedziemy na występy do Anglii. Bardzo się cieszę, że się widzimy, wie pan? Co pan wyprawia z tą ręką? No niech pan pokaże. Znalazł pan żonę do gospodarstwa. Winszuję. Ale te obrączki są przecież na nasz ślub. Ja cię kocham. Słuchaj, a ty nie mogłeś mi tego dać jakoś do zrozumienia? No ludzie, ratujcie, no. Więziłem ją przez 3 dni w domu. Co 5 minut powtarzałem, że ją kocham jeszcze mało. Oczywiście mało. No, to jak cię przekonać, czy istnieje sposób? Istnieje. Stary jak świat. To byśmy mieli załatwione. Co pan tu robi? Przelaskiewicz jest zawsze tam, gdzie być powinien. Ale przecież oni bez pana się dogadali. Oni? O tym się już dawno wiedziałem, pani Elu. Ja tu jestem ze względów najzupełniej osobistych, ale wie pani co? To już będzie zupełnie inna historia. O! Ślub weźmiemy po powrocie. Do Polski. Dobrze.